Federalna kolonia karnoizolacyjna numer 6, Czarny Delfin, jest najbardziej przerażającym miejscem w Rosji. To tam, w bardzo surowych warunkach, odbywają dożywocie najniebezpieczniejsi przestępcy, od seryjnych morderców i kanibali po terrorystów i twórców grup przestępczych. Kolonia ta znajduje się w obwodzie Orenburskim, największej strefie specjalnego reżimu, która ma długą historię sięgającą XVII wieku. Uważa się, że więzienie, które później stało się miejscem znanym jako czarny delfin, zostało założone w czasach panowania Katarzyny II, po stłumieniu buntu pod wodzą Emeliana Pugaczowa w 1773 roku. Władze Imperium Rosyjskiego potrzebowały miejsca, gdzie mogłyby osadzić buntowników oraz najbardziej niebezpiecznych przestępców. Ponieważ powstanie Pugaczowa wybuchło na terenie dzisiejszego obwodu Orenburskiego, tam też powstała pierwsza kolonia karnorobotnicza. Miała ona swoje początki w forcie Ileckiej Obrony, który znajduje się obecnie na terenie miasta Sol Ileck. Jednakże, według niektórych historyków, już przed buntami takimi jak ten Pugaczowa, w tym rejonie zsyłani byli przestępcy których tam skazywano od roku 1756 jeszcze zapanowania panowania cesarzowej Elżbiety. Głównym zajęciem skazańców było wówczas wydobywanie soli w okolicznych kopalniach, a aresztowani Pugaczowcy mieli uczestniczyć w tych pracach aż do końca swoich dni. W 1893 roku więzienie w Ileckiej Obronie przekształcono w Ilecki oddział więzienny, który miał pomieścić aż 400 osób. Osadzeni tam więźniowie pracowali głównie w rzemiośle, wytwarzając odzież dla innych więźniów, buty, walonki, a także wykonując prace związane z remontami budynków, w tym wypalając alabaster do tynkowania. W cieplejszych miesiącach roku pracowali także na ogrodach więziennych, jednak zaniechciano już wówczas wydobycia soli, między innymi ze względu na przypadki przemocy, do których dochodziło w kopalniach. Skazani w Ileckim oddziale więziennym byli klasyfikowani według swojego wyznania oraz przynależności do określonych grup społecznych, ale wszyscy równo ponosili konsekwencje za naruszenia regulaminu, włącznie z karą chłosty, którą mogli otrzymać zarówno chłopi, jak i mieszczanie. W 1905 roku Ilecki oddział więzienny został przekształcony w więzienie przejściowe. I w takim charakterze funkcjonował do rewolucji w 17 roku. Po przejęciu władzy przez bolszewików, aż do czterdziestego drugiego roku placówka nosiła nazwę Ileckiego Obozu Koncentracyjnego. Tam osadzano dezerterów, sympatyków białej armii pochodzących spośród ludności cywilnej oraz żołnierzy schwytanych za pijaństwo. Niektórym z nich udało się zmyć swoją winę poprzez dobre prace remontowe w budynku więziennym. Po ich zakończeniu, w dziewiętnastym roku, pierwsza grupa więźniów została amnestiowana. W tamtych czasach do obozu w Wilecku kierowano tych, którzy nie stanowili szczególnego zagrożenia, dezerterów, alkoholików i spekulantów. Warunki pobytu były dość humanitarne. Więźniowie otrzymywali takie same posiłki jak strażnicy i mogli opuszczać teren placówki. Z czasem do Ilecka zaczęto przewozić bardziej niebezpiecznych więźniów, żołnierzy z Armii Kołczaka czy jeńców wojennych z wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919-1921. Oczywiście nie korzystali oni już z łagodnych warunków. Wkrótce więźniów z Ilecka ponownie zatrudniono w wydobyciu soli. W 1942 roku status placówki karnopoprawczej ponownie się zmienił. Teraz nosiła nazwę Sol Ileckie więzienie zarządu NKWD numer 2 dla aresztowanych. W 53 roku została przekazana pod nadzór Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a w 65 roku stała się miejscem kwarantanny dla skazanych. Obecny status kolonii karnej o szczególnym reżimie, w której osadzani są skazani na długie, aż do dożywotnich wyroków, czarny delfin otrzymał dopiero w 2000 roku. Przed dostarczeniem pierwszej grupy skazanych na teren kolonii karnej numer 6 przeprowadzono tam gruntowny remont i zainstalowano nowoczesny system monitoringu. Ponadto więzienie wyposażono w kraty na wejściu, aby wzmocnić bezpieczeństwo personelu. Wzmocniono także obronność obiektu. Pojawiły się dodatkowe punkty kontrolne. W części taka decyzja była odpowiedzią na masową ucieczkę więźniów w 1967 roku, gdy zbiegli wykopali tunel pod murami więzienia. Biorąc pod uwagę, kto obecnie przebywa w czarnym delfinie. Każda ucieczka z tego miejsca stanowi poważne zagrożenie. Kolonia Czarny Delfin otrzymała swoją nieoficjalną nazwę po tym, jak na jej terenie pojawiła się rzeźba tego zwierzęcia. Autorem dzieła był gwałciciel i morderca Władimir Krisztop, który w 1996 roku został skazany na karę śmierci za zamordowanie dwóch osób, później zamienioną na dożywocie. Przez pewien czas przebywał w kolonii karnopoprawczej numer 6. Krzysztof oraz jego współwięźniowie z własnej inicjatywy artystycznej stworzyli delfina z papieru masze, który następnie pomalowali na czarno jedynym dostępnym kolorze farby w kolonii. Pomimo, że rzeźba znajduje się na terenie więzienia, osadzeni nie mają możliwości jej zobaczenia, gdyż podczas przewożenia do kolonii ich głowy są zakrywane czarnymi workami z Juty. Taka procedura ma dwa główne cele. Po pierwsze, ma na celu zdezorientowanie osadzonych i uniemożliwienie im zapamiętania położenia obiektów na terenie więzienia. Po drugie, ma na celu ochronę skazańców, gdyż wokół kolonii znajduje się kilka budynków. Dziś czarny delfin składający się z dwóch, trzy kondygnacyjnych budynków. Jest największą kolonią o szczególnym reżimie w Rosji. Tam przetrzymuje się około 900 osób, pomimo że kolonia karnopoprawcza nr 6 jest w stanie pomieścić dwukrotnie więcej. Liczba strażników w kolonii jest prawie taka sama jak liczba więźniów. Nazywają oni swoich podopiecznych osami od słowa osadzony. W składzie czarnego delfina Znajdują się rabusie, seryjni mordercy, kanibale, terroryści i twórcy zorganizowanych grup przestępczych. Jedną z najbardziej przerażających postaci jest kanibal Władimir Nikołajew z Nowoczeboksarska, który popełnił dwa morderstwa. W 97 roku pozbył się swojego towarzysza po kielichu, a następnie rozebrał ciało ofiary i je pociął, aby umieścić części ciała w torbach i niepostrzeżenie wynieść je z mieszkania. Jednak z głodu, Nikołajew odciął kawałek mięsa, ugotował je i zjadł. Drugiego przyjaciela Nikołajew zabił już celowo, chciał zjeść i sprzedać mięso, aby zarobić pieniądze na alkohol. Kanibala ujawnił jego znajomy, któremu Nikołajew oddał część mięsa, podobno z sarny. Żona przyjaciela zrobiła z tego mięsa pierogi i poczęstowała gości ale smak nadzienia według jednego z zaproszonych znacznie różnił się od mięsa sarny, więc gospodarze oddali pierogi na ekspertyzę. Co zrobili ludzie, gdy dowiedzieli się, że jedli ludzkie mięso, nie jest znane. Władimir Nikołajew został skazany na karę śmierci, którą zastąpiono dożywociem. Przez pewien czas skazany siedział w dwuosobowej celi i według kanibala miał dobre relacje ze swoim współwięźniem. Kolejnym kanibalem z czarnego delfina jest Aleksandr Maszlicz, który zabił czterech ludzi. Jedną z ofiar okazał się być jego współwięzień, z którym Maszlicz siedział w kolonii karnopoprawczej w Róbcowsku. Zaduszając współwięźnia, morderca wyciął mu wnętrzności, ugotował je i zjadł bezpośrednio w celi, a następnie popił krwią ofiary. Ten czyn na zawsze pozbawił go możliwości wyjścia na warunkowe zwolnienie. W czarnym delfinie przebywa również Oleg Rylkow, który szerzył terror jako kat i morderca dzieci. W latach 1993 a 1997 dopuścił się gwałtów na 37 nieletnich dziewczynkach i dokonał 12 bezlitosnych morderstw, obejmując trójkę dzieci. Na pytanie, jakie emocje towarzyszyły mu podczas tych okropnych czynów, Rylkow odpowiedział. To może zabrzmieć szokująco, ale to było jak najwyższe zadowolenie, coś w tym stylu. Kolejnym przerażającym imieniem związanym z czarnym delfinem jest Władimir Muchankin. Matka nazwała go na cześć Lenina, nie zdając sobie sprawy, że dla jej syna bohaterem będzie zupełnie inna postać Andriej Cikatiło, którego makabryczne zbrodnie Muchankin postanowił prześcignąć. W pierwszej połowie 95 roku pozbawił życia ośmiu ludzi. Niektóre z ofiar brutalnie okaleczył, wycinając ich wewnętrzne organy, a następnie ułożył je na swoim łóżku. Schwytano go dzięki ocalałej dziewczynce, która go rozpoznała. Czwartym mrożącym krew w żyłach seryjnym mordercą z kolonii karnej jest Wadim Erszow, seryjny morderca i gwałciciel, Grasujący w latach 1992 a 1995. Jego ofiarami padło 19 osób. Pierwsze przestępstwo popełnił w trakcie służby wojskowej. Nie znosząc znęcania się ze strony żołnierzy, zaatakował swojego oprawcę cegłą, kilkakrotnie dźgnął go nożem, a następnie zdezerterował z jednostki. W swobodny sposób morderca zaczął siać grozę wśród kobiet. Często atakując, okradając, gwałcąc, a niestety w większości przypadków doprowadzając do ich tragicznego końca. Erszow zaatakował szesnastoletnią dziewczynę na klatce schodowej, a na jej krzyki szybko zareagowała odważna sąsiadka, stając do obrony i zdecydowanie uderzając mordercę gaśnicą w głowę. To zdarzenie pozbawiło go przytomności, a on trafił w ręce policji. Były śledczy z Jekaterynburga, Sergej Winogradow, znajdował się w tej samej celi co Erszow. Na początku lat 90. nadużywając swojej służbowej pozycji, włamał się do mieszkania dwóch miejscowych kobiet matki i córki i je zabił. Później Winogradow zaczął spotykać się z kobietą z Jekaterynburga, której dziewięcioletnia córka stała się kolejną ofiarą tego śledczego. Chcieli mu powierzyć prowadzenie śledztwa w tej sprawie, ale Winogradow stanowczo odmówił. Niektóre podejrzane zachowania w jego postępowaniu wzbudziły podejrzenia u kolegów, a śledztwo zakończyło się oskarżeniem. Michał Iwancow, kolejny morderca z czarnego delfina, z zazdrości zamordował swoją ciężarną żonę. Kobieta została zabita na oczach swojego sześcioletniego syna. To tragiczne wydarzenie miało wpływ na rozwój psychiczny dziecka. Już w wieku 15 lat został skazany na pięcioletni wyrok za pierwsze przestępstwo. Według niektórych doniesień nie zamierzał przestawać, bo pragnął dołączyć do swojego ojca w Czarnym Delfinie. Oprócz kanibali i morderców, w kolonii karnej numer 6 przebywa wiele osób skazanych za akty ekstremizmu oraz terrorystyczne działania. Jednym z nich jest Isa Zajnudinow. W dziewiątym roku Zajnudinow brał udział w podkładaniu ładunków wybuchowych w jednym z budynków mieszkalnych w Bujnaksie. W wyniku tego aktu terroryzmu zginęło 64 ludzi. W Czarnym Delfinie przebywa także inny sprawca tego ataku terrorystycznego, Ali Sultan Salihow. Kolejnym terrorystą skazanym jest 55-letni Tamarlan Alicew, który w 1998 roku dokonał wysadzenia domu w Machaczkałę, w wyniku czego zginęło 19 osób, a ponad 90 zostało rannych. Alicew uznawany jest za wyjątkowo niebezpiecznego przestępcę z tendencją do prób ucieczki. Służby miały z nim do czynienia w 2001 roku. Gdy przewieziono go do bujnaksu. Mimo tego będąc w miejscowym areszcie, Alice wzdołał uciec, jednak został schwytany krótko po tym incydencie. W czarnym delfinie towarzyszy mu Oleg Kostariow, nacjonalista, i były student chemii, który w sierpniu 2006 roku dokonał detonacji samodzielnie złożonej bomby na hierkizowskim rynku w Moskwie. W wyniku tego wybuchu zginęło 14 osób, a 61 zostało rannych. Ciekawostką jest, że przy wejściu do każdej celi zawieszone są tablice, na których wymienione są wszystkie przestępstwa skazanych, aby personel nie zapominał, kogo strzegą. Całe życie więźniów w Czarnym Delfinie poddane jest rygorystycznemu codziennemu harmonogramowi. Rozpoczynając dzień o godzinie 6 rano, skazańcy starannie układają łóżka i przystępują do porannej toalety. Oprócz umywalki i łóżka, standardowe cele wyposażone są w lustro, sedes, stół, taboret oraz stolik nocny. Wszelkie mienie państwowe musi być utrzymane w doskonałej czystości przez skazanych, obejmując ich odzież i obuwie. W przypadku tego ostatniego, w czarnym delfinie. Trzeba nosić buty bez sznurówek na wszelki wypadek. O godzinie 6.30 rozpoczyna się pora śniadaniowa. Podczas spożywania posiłku, skazani mogą słuchać radia, na którym często pojawiają się specjalnie zaproszeni do kolonii kaznodzieje religijni. Zachęcanie do wiary wśród skazanych na dożywocie nie jest rzadkością. O 7.15 po zakończeniu śniadania w kolonii są włączane gniazdka elektryczne. Skazani mogą używać golarek lub podgrzewać wodę. Dokładnie o 8.00 gniazdka są wyłączane i rozpoczyna się rutynowa kontrola. Kiedy drzwi do celi się otwierają, więzień zobowiązany jest podejść do ściany, odchylić ręce za plecy, podnieść je do góry z wypiętymi na zewnątrz dłońmi wymienić swoje imię oraz wszystkie artykuły za które odbywa karę. Następnie słyszy komendę, aby się odwrócić i podejść do kraty oddzielającej wejście od głównego obszaru celi. Jestem gotów, szefie. Fraza, którą więźniowie muszą opanować w pierwszych dniach. Mają obowiązek wypowiadać ją po każdym żądaniu ze strony strażników. Inspekcja celi rozpoczyna się w momencie gdy kajdanki na rękach siedzącego są mocno zapięte. Aby to zrobić, więzień obrócony plecami, wsuwa ręce przez małe okienko w kratce, następnie skazańca wyprowadza się na korytarz. Od wielu lat przy czarnym delfinie znajduje się hodowla psów, gdzie są one szkolone do służby w więzieniu. Życie psów czasami poddawane jest rzeczywistemu niebezpieczeństwu. Pewnego dnia agresywny więzień próbował udusić owczarka niemieckiego, ale strażnicy temu zapobiegli. Około 160 osób z całego kontyngentu czarnego delfina znajduje się pod opieką psychiatry. Zdarzają się różne problemy, na przykład jeden z skazanych odmawiał wstania z łóżka rano, twierdząc przed lekarzem, że ktoś ukradł mu nogi w nocy. Inni nagle zaczynają wyć, śpiewać piosenki lub manifestować nietypowe zachowania. Kajdanki są zdejmowane z więźniów tylko w kaplicy i podczas kąpieli. Jednakże więźniowie myją się jedynie w specjalnej celi. Codziennie o godzinie dziewiątej w czarnym delfinie rozpoczyna się rutynowa kontrola medyczna. Opieką nad zdrowiem więźniów zajmuje się codziennie lekarz więzienny. O godzinie dziesiątej ci, których stan zdrowia jest oceniany jako zadowalający, udają się na krótki spacer. W więziennej jednostce, numer 6, spacer odbywa się w niewielkiej celi o długości zaledwie kilka metrów. Podczas gdy więźniowie spacerują, strażnicy dokładnie przeszukują ich cele. Spacer trwa półtora godziny. Następnie więźniowie wracają do swoich cel i spędzają tam czas do obiadu. Obiad trwa od 13 do 13.50. Więźniowie otrzymują posiłki skromne, głównie zupa i chleb, dostarczane w metalowych misach, które pracownicy kuchni przesuwają przez małe okienko na specjalnych łopatach z długim trzonkiem. Po obiedzie więźniowie przystępują do sprzątania swoich cel, dbając o czystość. Następnie słuchają radia do godziny 17, a kolacja jest serwowana o 18.00. Wieczorem przeprowadza się dokładną kontrolę, a o godzinie 20:30 gniazdka w celach ponownie są włączane. Więźniowie czarnego delfina kładą się spać o 22:00. Od chwili przebudzenia do samego zaśnięcia, więźniowie są zobligowani siedzieć na swoich łóżkach, a zwłaszcza leżenie jest surowo zakazane. Po zaśnięciu ten zakaz znika. Jednak sen musi odbywać się przy jasnym oświetleniu, które świeci przez całą dobę, z głową zwróconą w stronę drzwi, zgodnie z regulaminem czarnego delfina. Zakrywanie głowy jest absolutnie niedozwolone i uważane za naruszenie dyscypliny, co pociąga za sobą konsekwencje. Działania więźniów są ściśle monitorowane przez strażników 24 godziny na dobę, za pomocą systemu monitoringu wideo który działa w każdej celi. Możliwości rozrywki w jednostce nr 6 są bardzo ograniczone. Palenie jest surowo zakazane, a za to grozi natychmiastowa izolacja. Niewielkim ustępstwem jest możliwość oglądania telewizji, jednak aby uzyskać ten przywilej w Czarnym Delfinie, więzień musi spędzić tam co najmniej 10 lat, a telewizor muszą mu zakupić krewni. Nie wszyscy skazańcy mają takie wsparcie, ponieważ wielu krewnych odwraca się od nich po dowiedzeniu się o popełnionych przestępstwach. Czas można skrócić, oglądając programy przez 4 godziny 15 minut dziennie, ale władze więzienne kontrolują wybór treści. Więźniowie mają dostęp tylko do głównych kanałów, a programy zawierające sceny przemocy są zakazane. Dodatkowo Reklamy są blokowane za pomocą specjalnych programów. Szachy są surowo zakazane z powodów bezpieczeństwa w kolonii, ponieważ istnieje ryzyko, że któryś z więźniów spróbuje połknąć figurkę, co mogłoby prowadzić do konieczności hospitalizacji. Znalezienie się w szpitalu, gdzie obowiązują łagodniejsze zasady, stanowi niemalże upragnione marzenie każdego skazanego w czarnym delfinie. Najniebezpieczniejsi więźniowie kolonii karnoizolacyjnej numer 6 są umieszczani w jednoosobowych celach. Ci, których psychologowie uznają za bezpiecznych dla innych, dzielą cele z innymi osadzonymi. Niemniej jednak nie sprawia to więźniom większej radości. Zabronione jest prowadzenie rozmów ze współwięźniami. Maksimum, co mogą robić, to wymieniać kilka słów. Zrozumiałe jest, że przy tak surowych środkach bezpieczeństwa ucieczka z czarnego delfina jawi się jako coś z zakresu fantazji, choć próby były podejmowane i to niejednokrotnie. Co do samej kolonii, wielu z tamtejszych osadzonych nie rezygnuje z marzenia o tym, że kiedyś będą wolni. Teoretycznie, co dziwne, istnieją na to szanse. Zgodnie z obowiązującym prawem skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności mogą ubiegać się o zwolnienie warunkowe po 25 latach za kratami. Warunkiem koniecznym jest jednak brak uwag od 22 lat odbywania kary. Wielu skazańców z Czarnego Delfina próbowało ubiegać się o zwolnienie warunkowe, ale jak dotąd nikomu się to nie udało. Mówi się, że sędziowie z reguły odmawiają takim wnioskodawcom, dlatego kolonia w Sol i Lecku pozostaje miejscem, z którego więźniowie mogą wyjść tylko w jednym przypadku po śmierci.